No, siema. Podgórzyński z tej strony. Dawno nie było powieści warsztatowych. A tutaj mamy takiego Passata. Passata Gabrysia Moto MGR-a. Taki kanał na YouTubie. On tam sobie takie kupuje, takie graty, cuduje, drutuje. Tu mieliśmy podnosić zawieszenie, ale wyszły jakieś cyrki, że jeden amortyzator inny, drugi inny. W ogóle jakiś składak ten samochód, no ale co wymagać, jak Passat taki za to, tam 2000 zł, to wiadomo, jakaś taka rzeźba, nie? No takie druciarstwo. No i ogólnie przypomniała mi się taka historia z warsztatu Geparda właśnie, odnośnie takiego druciarstwa. Jak tam ktoś nie zna poprzednich historii z Gepardem, to niech się cofnie do innych odcinków. Były tam dwie czy trzy historie, jak to było na warsztacie u Geparda. Opowiem wam taką sytuację, jak Gepard ze mną sprawdzał chłodnicę wody. Wiecie, Gepard, starszy facet, tam 65 lat chyba miał, czy 7, już nie pamiętam. Wiadomo, w takim wieku to się zapomina i tak dalej. Któregoś dnia przyjechało takie Audi z zerwanym paskiem klinowym, mikro, paskiem przyrządów pomocniczych, jak zwał, tak zwał. Nazwijmy to klinowym. No ale generalnie mechanik nie może gadać z klientem, czyli on tylko gadał z klientami i potem zapominał nam przekazać jakieś fakty tam, nie? Co klient mu tam opowiadał, co tam się stało, gdzie się stało. I teraz tak. Przyjechało te Audi, ten pasek, mówiłem, zerwany. Robię przy tej Audi, no i patrzę na chłodnicy, widać ślady płynu chłodniczego, nie? Mówię, no nie, no kurde, gdzieś pasek walnął w chłodnicę czy coś takiego, ją gdzieś musiał uszkodzić, bo ta chłodnica też, wiecie, nie była nowa. To mogła się uszkodzić tam przy strzale, jak tam jakieś plastiki się połamały, to wszystko, to tam mogło coś się tego. No i widzę płyn, no to mówię do Geparda, nie? Szefie, tam kurde, ten trzeba sprawdzić chłodnicę, nie? Bo coś ona podpada. A on zapomniał, że klient mu powiedział, że on coś tam kurde z przewodami kombinował wcześniej, nim przyjechał i mu tam się chlapło tego płynu gdzieś, nie? A że go przyciągli na sznurku, to ten płyn nie odparował, to tam był na tej chłodnicy, nie? No i Gepard o tym zapomniał. Dobra, mówi to Sebastian, mówi, demontuj tą chłodnicę, trzeba ją sprawdzić. No dobra. Zdjąłem tą chłodnicę, wymontowałem z auta. I on miał, wiecie, taką dużą michę, taką wanienkę jakby, że te chłodnice tam się wkładało do tego, wkładało się do tej wanienki. No i zatykało się te, wiecie, klućce. Na przykład jedna osoba zatykała dłoniami jakby te klućce, a Gepard w jeden kluciec wkładał jakby taki korek od butli do pędzenia wina, taki, wiecie, korek taki ze średnicą, taki stożkowaty, z większą średnicą taki stożkowaty, i tam była dziurka w tym korku na tą rurkę taką, no, jak to się mówi, fermentacyjną, czy jakoś tak, że tam, wiecie, tam się wtyka tą rurkę. No, większość będzie wiedziała, o co chodzi. No i co? I jedna osoba zatykała klucze dłoniami, on przyciskał ten korek i wdmuchiwał tam powietrze. Tylko wiecie, tam powietrza się dawało, nie wiem, jeden bar, dwa bary, nie? A on gdzieś się zamotał, kurwa, i słuchajcie, pierdolił ten pistolet. Ja patrzę, on pompuje, kurwa, ile wlazło. Ta chłodnica zaczyna puchnąć, kurwa, nie? Taka, zamiast taka prostokątna, to ona taka się, kurwa, owalna zaczęła robić. Ja jak to zobaczyłem, szybko puściłem, wiecie, tą chłodnicę, żeby to powietrze uszło. On się zapomniał i wpierdolił tam 10 barów do tej chłodnicy. A na to wszystko jeszcze wszedł klient, kurwa, od tego auta, nie? Ja pierdolę, klient wchodzi, tutaj taka akcja, Gepard tą chłodnicę pompuje, kurwa, nie? No i słuchajcie, na szczęście ją puściłem. Kapnąłem się, że on coś, kurwa, nie trybi, czy coś, co on w ogóle odpierdziela, nie? Zamiast psyknąć tak raz, nie, to on pompuje tego powietrza, ile fabryka dała. Ta chłodnica, mówię, spuchła. Na szczęście puściłem, bo przecież tak ona by wybuchła, ta chłodnica. Wiecie, dostalibyśmy po ryju tymi listkami aluminium z tej chłodnicy. To by było trochę nieciekawie, nie? Klient oczywiście zadyma, no bo widział, co się stało. Głupi nie był. Mówi, ludzie, przecież tam takiego ciśnienia nie ma nigdy w życiu. 10 barów, mówi. No i wkurwiony wziął, zawinął się i poszedł, nie? No to co, Gepard do komputera, nową chłodnicę trzeba zamawiać, no bo jak? Przecież nie odda się klientowi, mimo że ona
Ona się okazało, że ona była, właśnie była szczelna, tylko tak jak mówię, no klient potem powiedział, jak przyszedł na tą akcję, przypomniał Gepardowi, że właśnie mu tam on coś kombinował z przewodami, tam mu się chlapło, nie? Czyli cała akcja była niepotrzebna, bo jakby mi to klient przekazał, to bym to pamiętał, a on tego już nie pamiętał. No i taka, wiecie, wyszła taka kurwa akcja jak w tym gangu Olsena, nie? Czy jak to tam było? Dobra, Gepard poszedł zamówić nową chłodnicę, no bo oczywiście wiadomo, klient nie zapłaci za tą chłodnicę, on musi kupić sam tą chłodnicę. No ale że to był fajant, rozeszliśmy się do domu, nie? No i sobie myślę, ciekawe co będzie jutro. Przychodzę rano do roboty. Gepard oczywiście co, przespał się z tematem i do mnie mówi tak. Sebastian, a ty nie umiesz sprawdzić chłodnicy? No umiem. No jak umiesz, jak ja musiałem to zrobić. Mówi, przez ciebie 10 barów do chłodnicy nabiłem. Przecież tam nie można tyle nabić, tyle barów, 10 barów. A ja całą siłą pompowałem. To przez ciebie. Ja mówię, jak przeze mnie? Szefie, szef dobrze wie, że trzeba, jeden musi trzymać tą chłodnicę, raz, że krótce, dwa, żeby nie wypłynęła z tej wody. A ktoś musi pompować, a szef sam się poderwał, że szef będzie pompował, nie? I mówię, dobrze, że zareagowałem wcześniej i puściłem to, bo całkiem by ją rozsadziło i byśmy mieli problem. Byśmy teraz chodzili z pokancerowanymi ryjami pewnie. Nie, nieprawda, Sebastian. Przez ciebie ja tam napompowałem 10 barów, mówi, nie? Przez ciebie. I mówi, i tak w sumie za tą chłodnicę to powinienem cię obciążyć, mówi, nie? Ja mówię, szefie, jeszcze raz powtarzam, sam szef przyszedł, powiedział, szef, trzymaj. Trzymaj, bo nie utrzymiesz. Tak mi powiedział. Trzymaj, bo nie utrzymiesz. I sam szef wziął do ręki pistolet i zapodał tam, kurde, nie 2 bary, czy 3 bary maksymalnie, tylko 10 barów. To przecież ja nie jestem w głowie szefa, żeby szefa myśli, kurde, jeszcze ogarniać. Co szef ma tam w głowie? Co szef ma za jaki zamiar, nie? Nie, oczywiście. Awantura, bo on musi kupić chłodnicę teraz. Bo wiadomo, klient za to nie zapłaci, za tą chłodnicę, a to jest wszystko moja wina. Ja wiem, no ale szefie, jakby szef mi powiedział, że taka była sytuacja, że ten płyn chłodniczy się znalazł z winy klienta, bo sam klient to powiedział przy mnie, żeby mi to klient przekazał, to ja bym to wiedział, że temat chłodnicy omijamy, tak? Tak, ja zapomniałem, że klient to mówił, faktycznie masz rację, ale tak czy siak nie wolno nikomu rozmawiać z klientem, tylko ja mogę rozmawiać z klientami, I tak musi zostać, mówi, nie? Tak musi zostać. No to ja mówię, no to niech szef miała pretensji do mnie o takie rzeczy. No i słuchajcie, no i takie właśnie między innymi historie tam były. Ten Gepard był taki, kurde, no ciężki człowiek, już starszy wiekiem. Po prostu beton, nic do niego nie docierało, nie? Kiedyś tam coś zapytał się mnie, Sebastian, a ty umiesz robić skrzynię biegów? Znaczy, co szef ma na myśli? No, rozebrać i złożyć skrzynię biegów. Czy umiesz tam naprawić te koła zębate w środku, tamte synchronizatory? Ja wiem, że szefie, nigdy tego nie robiłem i nie czuję się w tym mocny i nie chcę tego robić. Robiłem silniki, jakieś takie rzeczy. Skrzyni biegów nigdy nie robiłem, bo moim zdaniem się to nie opłaca. Jakiegoś manuala robić czy coś, to chyba lepiej kupić używkę sprawdzoną i tyle. To ty jesteś dupa, nie mechanik, mówi do mnie. No, ale dlaczego? No bo każdy mechanik musi zrobić skrzynię biegów, umie zrobić. Dobra, no wiecie, a jego syn tam w dieslach siedział, nie? Ja wiesz, szefie, a robi szef wtryski dieslowskie na common raila? Nie, ja tego nie umiem robić. Mój syn to robi. Ja wiem, to szefa chuj też nie mechanik, skoro szef wtrysków nie potrafi robić. No i na tym się zatkał i skończył temat. Potem coś jeszcze przeburknął, mówi, no... Ja kiedyś, mówi, nawet Sebastian, robiłem skrzynię do automata. Tak, skrzynię do automatyczną, do Chryslera. No, fakt faktem dojechała do przystanku od warsztatu na jakieś 300 metrów. No, no ale zrobiłem, mówi, nie? No i to właśnie cały był Gepard, nie? U niego nieważne było, żeby zarobić, tylko żeby zrobić. Także ja do dzisiaj zachodzę w głowę, jak ten warsztat funkcjonował i funkcjonuje, to nie mam pojęcia. Także taka to historia. No, to tymczasem.